Siemanko, witajcie na moim kanale. Dzisiaj druga edycja dni otwartych tego domu. Każdy, kto się zapisał, może tutaj przyjechać, obejrzeć ten dom. Przed chwilą było tutaj około 15-20 osób, obejrzeli sobie dom. Teraz widzę, że następna tura osób przyjechała, ponieważ wszyscy byli zapisani na inne godziny, żeby nie było czegoś takiego, że nagle 50 osób przyjedzie i nie będzie czasu, żeby porozmawiać. Dlatego idę po kolejne gości i mam nadzieję, że tak samo pozytywnie przyjmą ten dom, jak poprzednia tura osób. Miałem nagrać dzisiaj wizytę, ale tak się to wszystko przekręciło, że... Tak się to wszystko dzisiaj szybko przekręciło, że... O, standardowo. Ale po to jest ten blat. Flaszka jedna pękła, nie cała. Dobrze idzie, to jest kolejna. Cieplutko. 24,5 stopnia tutaj jest. Dobra, jeszcze jedna wizytacja i koniec na dzisiaj. Koniec na dzisiaj. Drugą edycję dni otwartych uważam, że zakończono pozytywnie. Przyjechało tutaj blisko 200 osób, obejrzało dom. Dziękujemy za to, że byliście z nami w tym dzisiejszym pięknym dniu. Naprawdę pogoda nam dopisywała, wszyscy byli zadowoleni. To, co mi się najbardziej podoba, jak ktoś tutaj przychodzi, to pierwsze co mówi, tak, ale ten dom jest duży. Naprawdę. Możecie, nie wiem, napisać na grupie dom 70 metrów za około 25 tysięcy. Niech te osoby, które były tutaj, niech się wypowiedzą, to wam powiedzą to samo, bo nie słyszałem jeszcze do tej pory takiej informacji, że ten dom jest mały. Zdjęcia z kamery są jakoś wyostrzane. Czy cokolwiek, po prostu ktoś przychodzi, to nie może w to uwierzyć, że ten dom tak po prostu wygląda. On z dnia na dzień nabiera wyglądu. W tym momencie zrobiło się tutaj troszkę bałaganu, bo jest godzina 20 i mimo tego, że do godziny 17 mieliśmy przyjęcia, ale spotkaliśmy masę pozytywnych osób, dlatego przedłużyliśmy trochę to spotkanie. Więc dziękujemy wam za to, że jesteście z nami. A teraz odpowiedzi na wasze zapytania. Czy będzie nagranie z dni otwartych tego domu? Nie. Nie będzie takiego nagrania, ponieważ bardzo dużo osób do nas przyjechało i prosiło nas na przykład, że nie chcą się znaleźć na internecie, ponieważ po prostu nie chcą. Przyjechali obejrzeć ten dom, przyjechali nas poznać, ale nie chcą widzieć w internecie, ponieważ nie chcą czytać różnych hejtów, bo takie też są osoby, które hejtują i to dosyć mocno. Dlatego poprosili nas i my to uszanujemy. Dlatego nie będzie nagrania z dni otwartych. To, co jest nagrane tam, na tej kamerze, zostaje po prostu tylko dla mnie i dla mojej żony do wglądu. Temperatura w domu. Możecie sobie zobaczyć. Praktycznie kominek cały czas tak delikatnie się pali. Stwierdziłem, że dzisiaj wygrzeję trochę te mury. A przy okazji wam pokażę, jak to wygląda. Jest 24,1. Temperatura, można powiedzieć, że jest w najdalszym miejscu. Teraz dopiero podrzuciłem do piecyka tak mocniej, bo tutaj praktycznie były drzwi cały czas otwarte i kto przychodził, to po prostu rozbierał się. Dosłownie rozbierał się, ściągał jakieś bluzki, koszulki, no bo na dworze było dosyć chłodno, a tutaj było gorąco. I teraz wam mogę powiedzieć, bo bardzo dużo osób się pytało, czym będę ogrzewał górę. Więc chodźmy na górę i sprawdźmy, ile tam jest stopni, ponieważ od godziny 9.30 jest godzina chyba 20.30. Czyli blisko, można powiedzieć, pół dnia ten piecyk grzał. Tylko tak mówię, po jednym brykiecie, bo cała paczka poszła, po jednym brykiecie i tak delikatnie, stopniowo, żeby podtrzymywać tą temperaturę, kiedy ktoś tu przyjedzie z małym dzieckiem i będzie chciał sobie siąść. Komina, powiem wam tak, jak traficie w dobrym miejscu, to was może poparzyć. Nie mam pirometra, ale bym wam sprawdził. Jak chodzi o płytki w łazience, no to byłem, dotykałem, no to jedna prawie mnie poparzyła. Więc uwierzcie mi, że tu jest naprawdę gorąco. Chodźmy jeszcze na górę. Temperatura u góry 21 stopni. Wydaje mi się, że temperatura jest optymalna. Tak samo w tamtym rogu, tak samo w tym rogu, ponieważ tam już był termometr cały dzień i pokazywał tyle samo co tutaj. Dlatego tak jak mówię, grzanie jest tylko na dole, a ciepło idzie do góry. Mając tutaj blisko 60 cm wełny oraz izolację ścian bocznych, czyli tych kolankowych i szczytowych, pianką polenor jeszcze 5 cm, nie ma sensu dawać tutaj grzania, ponieważ będzie tutaj za gorąco. I naprawdę uwierzcie mi w to, że tak będzie.
Tak wyglądają te liny, bo ktoś mi napisał, w jaki sposób zostały zaplątane. Dobra, moi kochani, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że dzisiejszy dzień, czyli druga edycja Dni Otwartych, spodobał wam się, bo nie słyszałem żadnej negatywnej opinii na temat tego domu. Wręcz przeciwnie, dostałem bardzo dużo informacji od osób, że jeszcze w tym roku zaczną taką budowę tego domu. Dlatego mam nadzieję, że jeszcze w tym roku zobaczę masę pozytywnych zdjęć, jak ktoś stoi na przykład przy betoniarce i buduje taki dom, ponieważ nie ma nic piękniejszego jak to, jak ta świadomość, że dzięki wam coś powstaje. Jak budując ten dom kamień po kamieniu, nie spodziewałem się, że tyle tysięcy osób zainspiruje ten kanał. Jak tyle tysięcy osób obejrzy te odcinki i tyle tysięcy osób postanowi budować ten dom. Naprawdę nie ma nic piękniejszego jak to, kiedy z niczego powstało tak naprawdę coś. Gdzie naprawdę, jakby mi ktoś powiedział rok temu, że ten dom, który buduje, przyjedzie i obejrzy tyle tysięcy osób zajrzy, tyle tysięcy wiadomości, tyle pytań, tego wszystkiego, ja bym w to nigdy nie uwierzył. A teraz po prostu jestem w szoku. Dlatego dziękuję wam za to. Powiedziałbym, znaczy moja żona by wam też podziękowała, ale wypiła wino i poszła do domu, więc prawdopodobnie już śpi. No ale no tak jest, ja to mówię. Ja nie piję, więc polewam, więc jak ktoś przyjechał, to mówię, a kochanie, tutaj z widzami mówię, troszkę winka i nagle żona poszła. Dlatego zaraz idę zobaczyć, co z nią. Więc tak jak mówię, dziękuję wam za to wszystko, jesteście wspaniali. Dlatego jeżeli będziecie chcieli, zrobimy trzecią edycję Dni Otwartych. Ale tak jak mówię, zobaczymy, co będzie. Na razie musimy dokończyć niektóre prace, ponieważ zostało już niewiele w tym domu do wykonania. Dzięki za dzisiaj. I pamiętaj, wejdź na stronę dom25000.pl, ponieważ przygoda z tym domem już niedługo się kończy, a tam macie galerię zdjęć i możecie zobaczyć krok po kroku, jak ten dom się zmieniał, a już niedługo będziemy budować kolejny dom. Na razie, cześć!